Dzięki mediom możemy dziś zobaczyć coraz więcej ludzkich twarzy, ale istnieje niebezpieczeństwo, że coraz rzadziej patrzymy ludziom prosto w oczy, mówił papież podczas spotkania z duchowieństwem i zakonnikami w Czezenie. Odbyło się ono w tamtejszej katedrze. Franciszek zachęcał do przeprowadzenia rewolucji czułości. Mówił o potrzebie opatrywania tak licznych dziś ran Chrystusa, które napotykamy w cierpiących i ubogich, ale nie tylko pod względem materialnym, również i duchowym. Wskazał też na potrzebę zaopiekowania się ludźmi młodymi, którzy znajdują się pod wpływem dzisiejszej kultury. Jest to kultura subiektywistyczna i egocentryczna. Franciszek mówił też o duszpasterstwie rodzin. Zauważył, że to właśnie na rodziny spada największy ciężar kryzysu społeczno-gospodarczego, a przy tym nie otrzymują one adekwatnego wsparcia ze strony państwa. Kiedy spowiadam, a przychodzi do mnie jakaś kobieta czy mężczyzna i przyznają, że są zmęczeni i brak im cierpliwości dla dzieci, bo tyle rzeczy mają do zrobienia, zawsze pytam ich najpierw, ile mają dzieci, wyznał papież. I mówią, dwoje, troje. Stawiam wtedy kolejne pytania. A bawisz się z dziećmi? I tak często, kontynuował Franciszek, słyszałem w odpowiedzi od rodziców, a zwłaszcza od ojców, ależ księże, kiedy wychodzę do pracy, dzieci jeszcze śpią, kiedy wracam, są już w łóżku. Taka sytuacja społeczno-gospodarcza uniemożliwia nawiązanie pięknych relacji między rodzicami i dziećmi. Musimy zabiegać, aby tak nie było, aby rodzice mogli tracić czas, bawiąc się z dziećmi. Jest to ważne, podkreślił Ojciec Święty. Zwracając się wprost do kapłanów, Franciszek zaapelował, by pielęgnowali w sobie radość, która wypływa z przebywania z Panem Bogiem i z ofiarnej kapłańskiej posługi. Cóż to za radość kończyć dzień w zmęczeniu? Jak jest to piękne. Nie potrzebować tabletek nasennych, tylko kłaść się do łóżka i zasnąć ze zmęczenia, mówił papież. Franciszek zachęcił też do dialogu wewnątrz wspólnoty Kościoła. Czasami mogą pojawiać się niezrozumienia, przyznał, i wtedy trzeba ze sobą rozmawiać, ale nie plotkować, bo plotki niszczą wspólnotę. Są aktem terrorystycznym, dodał Ojciec Święty.